Cześć, witajcie Detailingowy Dziadzia. Dzisiaj ze mną Lachega i Glass Polish. Oni tam mają jakąś swoją nazwę, musiałbym spojrzeć na internet. Aplikacja bodajże chyba ich niewidzialnej wycieraczki już była. Na pewno była. Na pewno była. Więc i tam dostałem w zestawie właśnie ten Glass Polish. I teraz tak, zacznę od zapachu. On jest taki dziwny. Dziwny, nietypowy. Strasznie chemiczny i czujesz, że tutaj nie tylko ten pyłek, który osiada, ale on chemicznie też coś działa. I teraz tak, zaatakowałem w Audi szybę, nie wiem kiedy ostatnio one były czyszczone, tak jak widziałeś, na padzie zgarnąłem odkurz lakierniczy. Tak, auto jak było malowane, źle były usunięte szyby. Także to zebrało padem, ale maszynowo. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten Glass Polish, to mleczko, bardzo wodnista ciecz, wydajna na maksa. Tutaj tak naprawdę niewielka ilość, ręcznie fajnie się czyści jak masz świeże jakieś osady. Fajnie przed niewidzialną wycieraczką, tutaj też położyłem ją przed wycieraczką Tevo, co było, nie wiem czy już był film, prawdopodobnie był. Jak aplikowałem, też pozwoliłem sobie ten produkt właśnie, po myciu już jak ogarnąłem szybę z tyłu, też żeby mieć pewność, że jest na maksa odtłuszczona i rzeczywiście po tym produkcie czuć, aż piszczy, jak zbierasz mikrofibrą. Także odtłuszcza na maksa. Czyszczenie, są lepsze produkty. Ale zobacz, jak dorzucisz troszeczkę, bo ja do niektórych właśnie takich produktów dodaję, mieszam je, jak na gąbce nieraz działam, gotowy, już rozrobiony tlenek ceru. Czyli tak pół łyżeczki, tak na padzika, tak dziubeczek. I od razu robi się przy tym produkcie akurat, bo nie przy wszystkich to działa, ale przy tym idealnie, bo jest wodnisty, robi się fajne mleczko i wtedy ściąga perfekcyjnie. No dobrze, słuchaj, co do produktu, czy jest fajny? Ma mieszane uczucie. Najgorsze jest to, że słuchaj, on ma ten fun w sobie tak jakby był jakimś, nie wiem, niewidzialną wycieraczką. Kurczę, jak dasz go na pada, on się rozlewa. On, zanim go gąbka przyjmie, proponuje zwilżyć ją delikatnie i wetrzeć wodę, żeby gąbka przyjęła ten produkt, bo inaczej spłynie ci. To jest właśnie dziwne. Pierwszy raz spotykam się z takim produktem. Kolejna rzecz. Ręcznie tak naprawdę moim zdaniem szkoda zabawy.
Szkoda zabawy, ten płyn, on jest taki tłusty i tak ciągniesz nim. No nie czuję tego doczyszczania, ale za to fajne jest w tym produkcie to, że robi takie masełko i jak masz stare osady, widać, gdzie jeszcze są do ściągnięcia. Tak jakby te oczka właśnie z tych osadów mineralnych się pokazywały, tak jak niektóre pasty, o właśnie, pasta Nanolexa, co do cięcia. I co ja mówiłem, że fajna jest, bo kładzie się taka cieniutka warstwa i widać, gdzie jeszcze możesz wrócić i przyciąć. Tu jest podobnie. Tu jest podobnie. Ale ja ten produkt widzę tak naprawdę z odrobiną tlenkiem ceru. Kurczę, no perfekcyjnie się wtedy prowadzi. Rewelacyjnie. Do tego produktu, tak jak mówiłem, dzióbek tlenku ceru tak z pół małej łyżeczki napada, no i wtedy jest fenomenalnie. Uzupełnia, nie wszystkie, tak jak mówię, nie wszystkie glass polisze lubią tlenek ceru i się tak uzupełniają. Ten przyjmuje to perfekcyjnie ze względu na swoją konsystencję, bo jest bardzo wodnisty. Także jeżeli bym się tym bawił, to tylko maszynowo. Tylko i wyłącznie. I nie jest to mistrz cięcia i oczyszczania. Moim zdaniem produkt, tak jak producent zaleca, przed niewidzialną wycieraczką będzie idealnie, ręcznie. Idealnie, naprawdę. Czujesz, że jest odtłuszczona, aż piszczy tak na maksa. Jeżeli chodzi o osady mineralne, to tylko i wyłącznie z dodatkiem tlenku ceru. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!